Cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku. W ostatnim widzieliście, co zrobiliśmy, czyli rozwaliliśmy tak naprawdę bombowce, tak? Które, no nie do końca, tak? Bo w poprzednim odcinku one trochę zrobiły sporego zamieszania, także nie trochę, a sporego. Więc szukamy naszego przyjaciela Mateo z. Już pozbawieni pancerza, niestety. I z fajną pukawką. O! Dobra, coś tu jeszcze jest. Na razie nie widzę. A, ja chciałem kłusnąć, a nie. Nie mam noża, o kurde. Nie mam, dobra. Chodź tu, chodź tu. Dziwne, ale okej. Zabrałem się za pierwszą rzecz, która ukazała mi się przed oczami. W domkach byli uwięzieni nasi żołnierze. Musiałem ich ocalić. O kurna, ilu tu ich jest? Dawaj tu, przeskakuj. Ue, to gówno jest. Zanim je ujrzeliśmy, usłyszeliśmy silniki. Nadjeżdżały pojazdy pancerne z fortu wroga. A ty przecież nie miałeś już czym się bronić. W domkach znaleźliśmy skrzynię z bronią. Przetrząsnęliśmy je i przygotowaliśmy się do walki. No, czyli co? Mam to na... Ty jesteś. Ja
kolejny samochód zniszczony, ale ja się muszę. Oj, oj, oj. Oby tylko do tego miejsca, że w domku byliśmy. Zanim je ujrzeliśmy, usłyszeliśmy silniki. Nadjeżdżały pojazdy pancerne z fortu wroga. A ty przecież nie miałeś już czym się bronić. W domkach znaleźliśmy skrzynie z bronią. Przetrząsnęliśmy je i przygotowaliśmy się do walki. Tu jest jeszcze coś. Oho. Z tej strony trzeba ich zajść. Jak to gówno rzuca? Kurde. Czystą siłą woli oparliśmy się ich sile ognia. Domki były bezpieczne. Musiałem ruszać. Czy w którymś z domków znalazłeś Matea? Nie. Żołnierze mówili, że jego oddział dotarł dalej. Widziałem takie rzeczy, skarbie, że sam już nie byłem pewny, czy żyję. Jakie rzeczy? Ogień. Wszędzie ogień. Czekajcie, bo ja tu czegoś... Opcje, sterowanie... Nie mam przecież... Ale ja nie chcę pada do jasnej.
Nawet nie mam podpiętego teraz. O, przypisanie klawiszy. Lornetka. No ja czegoś takiego nie widzę. No nieważne. Po polsku mieliście mówić. Co jest? Co ginżysz? Szmato. Lazłeś za mną i nie widziałeś. Co żeś tu? Co tu się wyprawia? Masakra. Broń, bo gówniana, ale zawsze coś. Dobra. Tu jeszcze trzeba... A, czekajcie, to tak w razie trzeba przejść tamtędy.
uważał, że może trzymać. Że też ja sobie tego wcześniej nie ustawiłem. O kup. Do wnętrza fortu mogłem się dostać na dwa sposoby. Podziemnymi tunelami lub górą, naokoło, od tyłu. Nie od frontu? Nie miałem już pancerza. Byłbym bez szans. O, żeż ty. Możesz, mordę, trzeba się trochę wycofać, żeby się uleczyć. Możesz, ty. Do kopu. Wycofać, bo zaraz zginiemy. O, reszty to ta łajza. Rzeźwy, muszę po was pozbierać. To jest co szybciej strzela.
Jeszcze ty żyjesz? O, żeż ty. Granata nie potrzebuje takiego. O, tak. Dobra, niech tak będzie. W czasie nie mogłem już patrzeć na te wszystkie ciała. Dotarł do fortu. Wciąż myślę o tym polu. Każdego dnia. Gdzie jest Mateo? Prawie już przestałem szukać. Zacząłem wierzyć, że Mateo zdążył uciec. I wtedy... Nie! Nie! Słyszysz? Słyszysz mnie? O, raczej już nie. On wtedy zginął. A ja żyję nadal. Kto decyduje o tych rzeczach? Krótka, ale fajna historia, ja powiem. Do najlepszego, Mateo. Krótka, ale naprawdę poruszająca historia. Dobra, dziękuję wam bardzo serdecznie za obejrzenie tej historii. Jeżeli wam się podobała, to napiszcie w komentarzu. Trzymajcie się. Jeżeli również możecie, to zostawcie łapkę. Do następnego. Cześć. Wam porusza mnie ta historia. Na razie. Trzymajcie się.